śmierć na życzenie. Nowelizacja. W tym kraju prawie 5% wszystkich zgonów to śmierć na skutek eutanazji. Absurdalne stają się także powody umożliwiające dostęp do procederu eutanazji. Są to m.in. samotność czy niepełnosprawność. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, ocenia, że to, co dzieje się, jest nowe i zmienia całą świadomość społeczną. To zmienia świadomość społeczną z wielu powodów. Z jednej strony ludzie starsi po prostu się boją i są całe blokowiska Holendrów, którzy mieszkają po stronie granicy niemieckiej, bojąc się, że zostaną poddani eutanazji. Rodziny ustalają specjalne dyżury przy łóżkach swoich chorych, zwłaszcza rodziców najbliższych. Starsi ludzie, którzy nie mają bliskich, wynajmują swoich sobie opiekunów z różnych fundacji, żeby także ktoś wszystkiego pilnował, żeby go przez przypadek nie uśmiercono. Wszystkie krętactwa w celu złodziejstwa z Kurskiej wyjdą. Wszystkie lat temu psychiatra, który stworzył do tego podstawy. Ja to tu nie będę wiele robić, tylko złożyłam zawiadomienie do prokuratury, na komisariat policji, do sądu, urzędnika praw obywatelskich byłam i jeszcze będę w różnych gazetach, proszę Państwa, będzie wychodziła dziennikarka dyżurna i będziemy po prostu opowiadać. A jest kanał El Mercedes, jest materiał akurat, albo może aż za dużo, że w tych audycjach sąsiednich, proszę Państwa, Radio Conchita jest wszędzie, możecie Państwo oglądać El Mercedes, słuchać Wiesiolandia Plus, Witeklandia, Ela Knor, Dawid Kogut, youtube.com filmy, Elhof Art 2000, Blue Art 2000, youtube.com oczywiście zapraszamy. Dużo jest audycji w Daily Motion Radio. To KFM, Euro Conchita, Barbie Baby Lounge, Płomeczka. Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Także modlitwa. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać tych sprawiedliwych wyroków. Panie, bardzo jestem udręczony. Zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś. Przyjmij, Panie, ofiary ust moich i naucz mnie Twoich wyroków. Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, lecz prawa Twego nie zapominam. Grzesznicy zastawili na mnie sidła, lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień. Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, na wieki i na zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Ja jestem ubogi i nędzny. Boże, pospiesz mi z pomocą. Po co to gadać takie bzdury, jestem ubogi i nędzny? Panie, pospiesz mi z pomocą. Niech się okryją rumieńcem wstydu ci, którzy godzą na moje życie. Niech ustąpią okryci wstydem ci, którzy z moich nieszczęść się weselą. Niechaj odstąpią okryci hańbą, którzy drwią ze mnie. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech zawsze mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. Ja zaś jestem ubogi i nędzny. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Tyś wspomożyciel mój i wybawca. Nie zwlekaj więc, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ja jestem ubogi i nędzny.
No. Boże, pospiesz mi z pomocą. Bóg nie sądzi z pozorów. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wysławiamy no to Boże, potem jak do mnie przyjdziesz. Twoje imię, raz, dwa, trzy, cztery. No, no potem jak do mnie ja obrad przyjdziesz, to sobie pogadamy. A... Odbędę sąd sprawiedliwy. Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, ja umacniam jej filary. Mówię z uchwalcą, nie bądźcie zuchwali. A do bezbożnych nie podnoście głowy. Nie podnoście głowy przeciwko niebu. Nie mówcie zuchwale przeciw Bogu. Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy zachodu, ani z gór, ani z pustyni. Lecz sam Bóg jest sędzią, jednego poniża, drugiego wywyższa. Bo w ręku Pana jest kielich pieniędzy się przy... pieniądze się przyprawiony winem szterz. On z niego nalewa, aż do dna go wypiją. Pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi. Ja zaś będę radował się na wieki. Zaśpiewam Bogu Jakuba. Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, a głowa sprawiedliwego się wzniesie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg nie sądzi z pozorów, lecz wydaje sprawiedliwe wyroki. Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele, i bądźcie wdzięczni. Pokorni posiądą ziemię. I będą się rozkoszować wielkim pokojem. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu. Spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję za tę wspólną modlitwę, Ojcu. Ale słuchaj, Eleonoro, ja też tak myślę, że tych wszystkich to robotników to trzeba wysłać na mszę do kościoła, żeby oni się pomodlili, bo tutaj wiesz, fochy robią, chcieliby tutaj, ja wiem, że oni pracują, ale oni pracują po to, żeby mieć pełno pieniędzy, myślą, że zaraz ich to ozłocą, opłacą. Plują, kaszlą, wulgarni są. No to oczywiście, że to są z parafii rzymskokatolickiej. Ale chodzi o to, żeby ich zapędzić na tę mszę, żeby oni się wymodlili do papieża swojego, bo oni się modlą zamiast do Pana Boga, to do papieża. No to niech się modlą do papieża. A potem, jak się zorientują sami po sobie, że robią głupoty, że adorują Matkę Boską, w sensie kobiety, której koronę zakładają na głowę, no to jakaś parodia, proszę Państwa, że z punktu widzenia Biblii jest to bałwochwalstwo, żeby Boga zastępować człowiekiem. Jest w drugim przykazaniu powiedziane, nie będziesz czynił obrazu rytego. To jest temat ten bardzo szeroki, dotyczy bałwochwalstwa, żeby nie robić bałwochwalstwa z człowieka, z przedmiotów, z drzewa, z różnych pojęć, struktur i kultur, nie robić sobie bożyszcza ani krowy ze złota. A oni wszystko to robią, co jest wbrew prawu Bożemu i wbrew temu drugiemu przykazaniowi Bożemu. Ale siedzące obok towarzystwo miało pełne przykazaniu Bożemu. Kelnerka zrozumiała moje pytające spojrzenie. Ja się tak rozpędziłam, bo chciałam wszystkich pokonać. Pozwoliliśmy im tylko siedzieć w naszym pozwoliliśmy. Lokalu. Obchodzą urodziny. Młodzi chłopcy i dziewczyny wkrótce siedzieli z nami przy stoliku. Częstowali nas wódką i wpisywali mi swoje adresy do notesika. Larysa, Lena, Jewgenia studiowały na uniwersytecie. Jeden z chłopaków był kucharzem, drugi robotnikiem, a trzeci stolarzem. To kucharz obchodził 23 urodziny. Nalał mi wódki do szklanki i wzniósł gromki toast czystą polszczyzną. Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad Polakami, a nad Ruskimi jak chcesz. Wszyscy buchnęli gromkim śmiechem. Kucharz był kiedyś w Polsce. W Rostowie mu się nie podobało. Marzył o 700-kilowym motocyklu BMW i o podróżach. A, to takie głupoty, to wiesz.